10 czerwca w budynku Urzędu Gminy Kroczyce został otwarty punkt informacyjno-konsultacyjny do obsługi mieszkańców gminy Kroczyce na potrzeby realizacji programu Czyste Powietrze. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Karolina Merda, jestem pracownikiem gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze. Zachęcam Państwa do odwiedzenia naszego punktu, mogą Państwo u nas złożyć wniosek o dofinansowanie, my również udzielimy Państwu informacji i rozwijemy wszelkie wątpliwości. Dzisiaj chciałbym Państwu pokrótce opowiedzieć główne zasady programu oraz na co mogą się Państwo ubiegać o dofinansowanie. Nasz punkt będzie działał w poniedziałki od godziny 7.30 do godziny 11.30 oraz w środy i czwartki w godzinach pracy urzędu. Mogą się Państwo również ze mną kontaktować telefonicznie oraz drogą mailową na adres czystepowietrze@kroczyce.pl. Emisyjność pyłów zawieszonych stanowi poważne zagrożenie dla nas wszystkich. W związku z tym polski rząd postanowił aktywnie włączyć się w działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Dlatego głównym i najważniejszym założeniem programu Czyste Powietrze jest wspieranie działań mających na celu ograniczenie wytwarzania zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska i dla nas wszystkich. Realizacja programu przypada na lata 2018-2030. Przy czym podpisywanie umów z beneficjentami jest możliwe tylko do końca 2027 roku. Natomiast Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą wypłacały środki do końca września 2029 roku. I teraz jak mogą się Państwo ubiegać o dofinansowanie? I tutaj mamy dwie drogi składania wniosków. W pierwszej mogą Państwo złożyć wniosek przez internet i mogą to zrobić Państwo przez profil zaufany dostępny na stronie gov.pl oraz przez portal beneficjenta, który jest dostępny na stronie WFOŚ-u. Korzystając z tej opcji muszą Państwo pamiętać, że po wypełnieniu wniosku elektronicznie należy go również przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście. Drugą możliwością jest złożenie wniosku w naszym gminnym punkcie. Mogą już Państwo złożyć gotowy wniosek lub przyjść do nas, a my już na miejscu pomożemy Państwu wypełnić go i prześlemy do Wojewódzkiego Funduszu. Kto może ubiegać się o dofinansowanie, czyli kto jest beneficjentem programu? I tutaj ustawodawca wskazał, że beneficjentem są osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych. I tutaj teraz mamy podział. Różnica pojawia się w momencie kwalifikowania dochodów beneficjenta, ponieważ możemy wyróżnić osoby ubiegające się o poziom podstawowy dofinansowania oraz o poziom podwyższony. I czym różni się każdy z poziomów? Poziom podstawowy dofinansowania jest skierowany dla osób, których dochód nie przekroczył 100 tysięcy w poprzednim roku rozliczeniowym. I tutaj należy również uwzględnić dochody z prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz innych źródeł. Natomiast poziom podwyższony dofinansowania jest skierowany na osób, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 1400 zł i gospodarstwie jednoosobowym 1960. Należy również pamiętać, że potwierdzeniem wysokości dochodu jest zaświadczenie wydawane przez odpowiednią jednostkę. Tutaj również mamy napis na czerwono, że jest zmiana od 1 lipca, ale to mówimy w dalszej części prezentacji. Zaświadczenie o dochodach uzyskają Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i przypominamy, że został on przeniesiony do budynku byłej szkoły podstawowej, które mieści się przy ulicy Kościuszki. I teraz na co mogą Państwo uzyskać dofinansowanie, czyli koszty kwalifikowane w ramach programu. Tutaj należy zaznaczyć też, od kiedy mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie, ponieważ są dwie drogi. Albo złożą Państwo wniosek w momencie, kiedy już rozpoczęli Państwo przedsięwzięcie, i tutaj mają Państwo na to 6 miesięcy od dnia wystawienia pierwszej faktury, albo złożą Państwo wniosek zanim rozpoczęli Państwo przedsięwzięcie i wtedy mają Państwo na realizację całego zakresu ponad 2 lata, to mamy 30 miesięcy. I koszty kwalifikowane możemy podzielić na trzy główne grupy.
Pierwsza grupa to dokumentacja, którą mogą Państwo wykonać, aby wybrać odpowiednie źródło ciepła lub dobrać grubość ocieplenia. Druga grupa kosztów kwalifikowanych obejmuje możliwe źródła ciepła, instalacje oraz związane z nimi prace. Tutaj mają Państwo na slajdzie przedstawione wybrane źródła ciepła, które są dofinansowane w ramach programu. I na przykład jak spojrzymy na pozycję pompa ciepła powietrze-woda, to maksymalna kwota dofinansowania dla poziomu podstawowego wynosi 13 500, natomiast na podwyższonego będzie to 18 000. Jednak kwoty dofinansowania nie mogą przekroczyć odpowiednio 45%, 60% poniesionych kosztów. Tak, tutaj analogicznie mamy wszystkie koszty opisane. No i trzecia, ostatnia grupa kosztów kwalifikowanych dotyczy ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej, która oddziela powierzchnię grzaną od niegrzanych, czyli dostaną Państwo dofinansowanie tylko na stolarkę drzwiową, która oddziela wnętrze domu od podwórka. I należy tutaj również zaznaczyć, że warunkiem uzyskania dofinansowania na termomodernizację jest zaświadczenie albo faktura o posiadaniu pieca klasowego spełniającego normy techniczne oraz zastrzeżenia ekoprojektu. Tutaj, jak już wspomniałam wcześniej, w tabelach są podane maksymalne kwoty, które nie są równoważne z kwotą, którą mogą Państwo otrzymać w ramach dofinansowania. Wysokość przyznanego dofinansowania jest uzależniona od wysokości Państwa dochodów oraz zakresu prac, na które Państwo będą wnioskować. Istnieje również maksymalna kwota, jaką mogą Państwo otrzymać w ramach całego zakresu programu. I tutaj maksymalne kwoty są uzależnione od źródła ciepła, czy będą Państwo je wymieniać, czy nie, oraz na jakie źródło ciepła będzie wymieniane. Tutaj mamy w poziomie podstawowym trzy grupy i jeżeli Państwo będą wymieniać źródło ciepła na pompę ciepła i do tego dojdzie nam montaż paneli fotowoltaicznych, to mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 30 000 zł. Jeżeli natomiast będą wymieniać Państwo na inne źródło ciepła niż pompa ciepła, tutaj maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 25 000. No i ostatnia grupa nie uwzględnia wymiany ciepła, dlatego maksymalne dofinansowanie może być na poziomie 10 000. Na kolejnym slajdzie mamy maksymalne kwoty dla podwyższonego poziomu dofinansowania i tutaj zostały założone dwie grupy. W pierwszej na wymianę źródła ciepła oraz pozostały zakres rzeczowy programu maksymalna kwota może wynieść 37 000 zł. Natomiast druga grupa nie zakłada wymiany źródła ciepła, dlatego też maksymalne dofinansowanie może wynieść 15 000 zł. I tutaj przypominam, tak jak już mówiłam wcześniej, aby ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację, wymianę okien, wymianę drzwi, muszą mieć Państwo zaświadczenie albo fakturę o posiadaniu pieca piątej generacji, który będzie spełniał normy techniczne oraz normy projektu EcoDesign. Tutaj na slajdzie mamy założenia projektu, o których warto pamiętać, a często o nich zapominamy. Na przykład program Czyste Powietrze nie zakłada dofinansowań na nowo wybudowane budynki, czyli takie, które jeszcze nie zostały dane do użytkowania. Warto tutaj zaznaczyć, że nie dostaną również Państwo dofinansowania na termomodernizację i wymianę stolarki okienno-drzwiowej, jeżeli budynek został oddany do użytkowania po 2014 roku. Nie udziela się również dofinansowań na budynki wykorzystywane rekreacyjnie i sezonowo oraz na budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i powierzchnia, na której jest ona prowadzona, przekracza 30% powierzchni budynku. Należy również pamiętać, że na jeden budynek mieszkalny można tylko raz złożyć wniosek. Czyli jeżeli planują Państwo wymianę źródła ciepła, a w późniejszym terminie termomodernizację, to proponuję złożyć wniosek i od razu uwzględnić oba zadania. Jedynie każde z przedsięwzięć rozliczyć już osobno i wniosek o dofinansowanie możemy rozliczyć w trzech transzach, więc na spokojnie każde zadanie osobno.
I teraz mamy zapowiedziane zmiany od 1 lipca bieżącego roku. Dotyczą one po pierwsze wysokości progów dochodowych na podwyższonego poziomu dofinansowania. I tutaj mamy odpowiednio dla gospodarstw jednoosobowych próg ten wzrośnie o około 229 zł i dla gospodarstw wieloosobowych o 164 zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w odpowiedzi na uchwały antysmogowe wprowadził również zastrzeżenie, że od stycznia 2022 roku nie będzie można uzyskać dofinansowania na kotły węglowe. Czyli jeżeli Państwo chcą wymienić obecne źródło ciepła na kocioł węglowy, muszą Państwo jeszcze w tym roku złożyć wniosek o dofinansowanie oraz go rozliczyć, czyli zakończyć przedsięwzięcie. Dlaczego warto skorzystać z programu Czyste Powietrze? Po pierwsze, od 1 lipca tego roku zostaje uruchomiona centralna ewidencja emisyjności budynków, do której każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła. Deklarację tę będzie można składać drogą elektroniczną lub w naszym urzędzie. Właściciele budynków oddanych przed 1 lipca będą mieli na to rok, natomiast właściciele domów oddanych do użytkowania po uruchomieniu ewidencji muszą dokonywać wpisu w przeciągu 14 dni od otrzymania zaświadczenia o oddaniu do użytkowania. Najważniejszą przesłanką wymiany źródła ciepła jest uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego, która zakłada wymianę wszystkich pozaklasowych źródeł ciepła, czyli tzw. kopciuchów, do końca tego roku. Ogólnie uchwała zakłada 4 lata graniczne i tutaj do końca tego roku są to właśnie piece pozaklasowe, które są w użytku już ponad 10 lat od momentu produkcji. Kolejne to mam do 2024 roku wymienić instalacje, które są użytkowane od 5 do 10 lat od momentu produkcji. Później do 2026 wymiana źródeł ciepła poniżej 5 lat od produkcji i do 2028 roku wymiana instalacji, które nie będą spełniały norm emisyjności. Tutaj mają Państwo na slajdzie przydatne linki, z których mogą Państwo skorzystać. Pierwszy link dotyczy listy zielonych urządzeń i materiałów, czyli wykazu urządzeń grzewczych, paneli fotowoltaicznych, materiałów termoizolacyjnych, stolarki okiennej, drzwiowej, które mogą Państwo wykorzystać, ubiegając się o dotację. Kolejny link, tutaj mamy kalkulator dotacji, w którym mogą Państwo wybrać zakres prac, o który będą Państwo starać się dofinansowanie i obliczyć, jaka może być wysokość zwrotu kosztów. Kolejny, tu mamy kalkulator grubości izolacji. Pozwoli Państwu on dostosować grubość izolacji, aby spełniała ona normy projektowe. I ostatni, to jest portal beneficjenta, czyli miejsce, w którym Państwo znajdą wszystkie materiały dotyczące programu oraz na portalu mogą Państwo samodzielnie złożyć wniosek o dofinansowanie. Bardzo dziękuję za uwagę. Ja zachęcam Państwa do zapoznania się z założeniami programu. Zachęcam również do odwiedzenia naszego punktu konsultacyjnego, gdzie udzielę Państwu wszelkich informacji, rozwieję wątpliwości oraz uzupełnię z Państwem wniosek. Ja na ten moment dziękuję i zachęcam do odwiedzenia naszego punktu.